Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to trasy rowerowe na Kujawach wraz ze współpracą z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Będę mógł wam pokazać trasy na Kujawach, Borach Tucholskich, Pałukach, Pojezierze Brodnickie i Ziemie Chełmińskie. Pierwszy mój film zaczynam lokalnie na Kujawach, dokładnie we Wrocławku. Postaram się na szybko omówić trasy w innych miejscowościach oraz zabiorę was, że tak powiem, na żywo do mojej tutaj najdłuższej trasy w okolicy, którą będę chciał wam pokazać. Cieszę się z tego projektu, bo nie dość, że będę mógł wam pokazać tutaj moje lokalne tereny i okoliczne, to jeszcze zabiorę was w miejsce, gdzie od dłuższego czasu przymierzałem się, aby tam zwiedzić co nieco, a tym razem będę miał po prostu ku temu powód. No to co, nie przedłużając, czas przedstawić wam wszystkie trasy. Pierwsza trasa to Puszcza Bydgoska. To region idealny dla osób, którzy lubią ciszę i spokój. Na trasę musimy zabrać ze sobą wystarczającą ilość jedzenia i picia, gdyż na trasie nie znajdziemy żadnego sklepu. Pierwsza część trasy prowadzi delikatnie pod górę, po bardzo urozmaiconej nawierzchni, poczynając od asfaltu, szutru oraz płyt betonowych. Po kilku kilometrach możemy zatrzymać się na parkingu leśnym, gdzie znajdziemy kilka tablic informacyjnych opisujące ten region. W najbardziej oddalonym miejscu dojeżdżamy do Jeziora Jezuickiego. Droga powrotna, mimo że prowadzi głównie w dół, to nie jest łatwa, gdyż natrafimy na kilka odcinków technicznych. Całość rekompensuje odcinek z zatorami, gdzie natrafiamy na bardzo ubite szutry z delikatnymi pagórkami. Trasa kończy się przy lotnisku. Dystans około 34 km, przewyższenie 100 m. Następna trasa znajduje się w Toruniu, dookoła lotniska Toruń. Trasa łatwa, o małym kilometrażu, idealna na wycieczkę rodzinną. Start z Parku Stulecia, powrotu Torunia do Wolnej Polski, gdzie przejedziemy do przepięknego parku miejskiego, przejeżdżając obok zimowego portu. Następnie idziemy ścieżką rowerową przy szosie bydgoskiej, którą przytniemy w miejscowości Przysiek. Tam wjedziemy do lasu, gdzie znajdziemy ładne, utwardzone ścieżki nieopodal toruńskiego lotniska. Po wyjeździe z lasu droga będzie bardzo urozmaicona, gdyż co chwilę natrafiamy na ścieżki rowerowe oraz utwardzone drogi w parkach. Dystans 18 km, przewyższenie 60 m, czas jazdy około godzinki. Trzecia trasa z Mysiej Wieży do Parku Solonkowego, trasa łatwa, prowadząca utwardzonymi drogami. Start z miejscowości Kruszwica, nieopodal Mysiej Wieży, następnie kierujemy się na północ wzdłuż jeziora Gopła, po asfalcie o niskim poziomie ruchu drogowym, po drodze nie napotkamy żadnych atrakcji. Oraz nawierzchnia zmienia się po dojechaniu do Inowrocławia, gdzie tam czekają na nas ścieżki rowerowe, które prowadzą do Parku Solonkowego. Tam otrzymujemy rekompensatę w postaci przepięknych widoków na otwartej przestrzeni z pięknym stawem. Na zakończenie przygody czeka nas stężnia Solankowa o bardzo ciekawym kształcie, gdzie można miło spędzić czas. Dystans 19 km, przewyższenie 35 m, czas jazdy około godziny. Czwarta trasa to trasa wypoczynkowa, wymagająca ze średnią ilością kilometrów i różnej nawierzchni. Prowadzi przez miejscowość Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawę. Start w Aleksandrowie Kujawskim w parku miejskim przy dworcu kolejowym. Kierujemy się na wschód po ścieżce rowerowej, która przez dłuższy czas prowadzi w dół. Przejeżdżając pod autostradą zbliżamy się do Ciechocinka, gdzie tam czeka nas mnóstwo atrakcji, takie jak tężnie solankowe, fontanna o kształcie grzybka czy uroczy park zdrojowy. Następnie droga prowadzi po nadwiślańskich wałach, które są bardzo dobrze utwardzone i gładkie. Dojeżdżamy do głównej drogi prowadzącej do Nieszawy, a tam czeka na nas ścieżka rowerowa do samego miasta, w którym kursuje prom wodny. Jest to najniższy możliwy punkt, więc trasa teraz będzie prowadzić pod górkę. Tym razem czekają nas drogi asfaltowe o niskim natężeniu ruchu do samego Raciążka, gdzie tam możemy znaleźć ruiny zamku. Stamtąd czeka nas leśna, utwardzona droga, którą na chwilę przetnie nam nowa oraz stara jedynka. Finalnie natrafiamy na drogę, która jest nam znana z samego początku. Dystans 36 km, przewyższenie 120 m, czas jazdy 2-3 godziny. No i teraz piąta trasa, trasa, którą nazwałem śladami królów, bo napotkamy chociażby Kazimierza Wielkiego czy Władysława Łokietka. Trasę rozpoczynamy w Gostynińsko-Wocławskim Parku Krajobrazowym po ścieżce rowerowej, od której zaraz zaczniemy. Tak jak wspomniałem, trasę rozpoczynamy od ścieżki rowerowej, leśnej, bardzo utwardzonej i jakże malowniczej. Czeka nas około 3-4 km właśnie taką otóż trasą.
uwielbiam tą drogę, uwielbiam tą trasę. Minimum raz w tygodniu pewnie tutaj przejeżdżam. Te trasy znam bardzo dobrze, znam na pamięć. I mimo, że jeżdżę po nich już spokojnie z 10 lat, to jeszcze mi się nie znudziły. Dobra, wjeżdżając do miejscowości Józefowo, czeka nas już ładny asfalt. Droga dosyć wąska, ale na szczęście jest tu mały ruch samochodów, więc nie ma co się bać. A warto akurat tędy przejechać, bo też będzie kilka atrakcji po drodze. Wjeżdżając do miejscowości Smulnik, skręcamy w prawo. Czekają na nas tak zwane Małe Bieszczady, czyli taka dosyć kręta, pagórkowata droga. Ale zanim tam wjedziemy, jeżeli ktoś się nie zaopatrzył, to tutaj będzie tak zwany sklep na górce, gdzie można jeszcze coś kupić do jedzenia i picia. No i przejeżdżając obok jeziora Telążna, który kryje się za tymi drzewami, wjeżdżamy powolutku, tak jak powiedziałem, tak zwane Małe Bieszczady, gdzie myślę, że dla każdego rowerzysty to miejsce zrobi bardzo pozytywne wrażenie. Dla każdego, który chciałby chwilę odpocząć i się wyluzować, to tutaj jest taka boczna droga, która prowadzi nad jezioro Dzilno i zaraz wam ją pokażę. O, tak to mniej więcej wygląda. Jest taki mostek, a tam dalej jakby jeszcze pojechać, to jeszcze jest jeziorko. Wyjeżdżając z tej drogi trzeba uważać, bo nie mamy pierwszeństwa. No, tu jeszcze jakaś budka z kebabem albo burgerem i jedziemy do Kowala. Jednakże zanim do tego Kowala dojedziemy, czeka nas góreczka jeszcze o przewyższeniu jakieś 20-30 metrów. Nie jest dużo, ale trzeba nią podjechać. No i w końcu dojeżdżamy do miejsca, gdzie czeka na nas Kazimierz Wielki. Będąc w Kowalu, zabiorę was jeszcze jedno miejsce, a dokładnie w Fontanny, gdzie też jest to bardzo przyjemna miejscówka. Znam dużo osób, które powiadają, że Kowal to jest jedne z ładniejszych miasteczek tutaj w okolicy. Możecie pisać oczywiście w komentarzach, co wy sądzicie. Na pewno nie jednemu się tutaj spodoba. A teraz zmierzamy w kierunku Brześcia Kujawskiego. I tutaj będzie bardzo długa ścieżka rowerowa. Ewentualnie jest też droga asfaltowa ładnej jakości, ale nie za bardzo uczęszczana przez samochody. Naprawdę bardzo, bardzo rzadko.
Jeżeli chodzi o tą ścieżkę rowerową, jest to taki miks trochę. W większości przypadków jest ona bardzo utwardzona, gładka, asfaltowa, ale bywają czasami momenty, że jest ona wykonana z kostki polbrykowej. Ale nie da się ukryć, że jedzie się nią bardzo, bardzo przyjemnie. Ta długa ścieżka rowerowa w końcu doprowadza nas do Brzyścia Kujawskiego, gdzie całość tej ścieżki rowerowej ma chyba 20 km. Nie da się ukryć, że jest ona długa, a przy okazji ma ładne widoki na okoliczne tereny. Jest i Władysław Łukietek. W Brześciu oprócz Władysława Łukietka możemy znaleźć miejsce na odpoczynek, na to, aby uzupełnić jakieś zapasy i ruszyć dalej drogę. Sami przyznajcie, że tutaj też jest pięknie. Ścieżka rowerowa już się kończy, teraz czeka nas droga asfaltowa. Na szczęście odbijamy w lewo z takiej, no powiedzmy, że główniejszej drogi i tam jedziemy do starego młynu wodnego. W tym starym młynie warto się na pewno na chwilę zatrzymać i zaraz w miejscowości Polówka skręcamy w prawo i tam już do samego Włocławka pozostaje ścieżka rowerowa. Jadąc tą ścieżką napotkamy miejscowość 3 razy Wieniec. Na początku jest to Wieniec zwykły, później jest to Wieniec Zalesie, gdzie faktycznie zaczyna się jakiś lasek. I na sam koniec jest Wieniec Zdrój. A z czym się może kojarzyć Zdrój? A jaki Zdrój, to i uzdrowisko w Wieńcu. Powoli kończy się dzisiejsza przygoda. Mam nadzieję, że trasa Wam się podobała. Pozostaje jeszcze nam do przejechania park na Słodowie, gdzie jest ścieżka rowerowa do samych bulwarów. Obydwa miejsca warto przejechać na spokojnie, już trochę pozwiedzać po zakończonej przejażdżce. Pójść na przykład na przystań, coś zjeść, coś się napić. W Włocławku jest wiele, wiele atrakcji, ale to by mógł być w ogóle film na inny odcinek, który może kiedyś powstanie. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało. Pozostały mi jeszcze do pokazania Wam 4 regiony. Myślę, że każdy z obszarów ma coś wyjątkowego w sobie i że jeżdżąc rowerem poznajecie nowe rejony. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to możecie oczywiście obserwować media społecznościowe województwa kujawsko-pomorskiego. Możecie obserwować moje media społecznościowe, m.in. Instagrama, gdzie na bieżąco wstawiam jakieś relacje oraz posty, ewentualnie moją strawę, gdzie wrzucam wszystkie swoje aktywności. Jeżeli nie jesteście z Kujaw, możecie pisać oczywiście swoje propozycje, gdzie warto się wybrać i dlaczego. Może jak czas pozwoli, to kiedyś odwiedzę te tereny. Zobaczymy. No nic, ja już kończę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.